Dzień dobry, Stalowa Wola. Dzisiaj pokażę Wam fajne wieczne pióro, które ma dużo wspólnego ze Stalową Wolą. Pióro przekazał ówczesny wiceburmistrz Stalowej Woli, Tomasz Przygoda, który sprawował swoją funkcję od 1944 do 1948 roku. Właśnie to pióro podpisało z ręki ówczesnego ministra Władysława Kiernika 1 kwietnia 1946 roku nadanie praw miejskich naszemu pięknemu miastu. 1 kwietnia 1946 roku, ale postanowiono, że cofną tę datę o rok i zrobią nadanie praw miejskich w 1945. Ten piękny eksponat możecie sobie oglądać w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Stalowej Woli na wystawie jednego eksponatu. Do końca miesiąca, bo za miesiąc będzie inny. Jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że będzie fajna imprezka w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w tą niedzielę, ale to już więcej powie nam Joasia. Będziemy mieć coś wyjątkowego i specjalnego dla wielbicieli historii Stalowej Woli w najbliższą niedzielę, czyli 28 kwietnia o godzinie 15. Zapraszamy na spotkanie historyczne, na którym opowiemy troszeczkę o bardzo skomplikowanym i karkołomnym procesie pozyskania przez Stalową Wolę praw miejskich. Wszystkich wielbicieli historii serdecznie zapraszamy.